Dzień dobry, dobry wieczór, o 7 rano. Dzisiaj rozpijamy Weizenbocka z browaru, który był już degustowany na kanale Browar Gdynia. Staatsbrauerei Weinstefan, ale tam coś było jeszcze przed tym. Weinstefaner Vitus. Tak wygląda Weizenbock. Ja nie ukrywam, że Weizenbocki to jest moje top 3 zainteresowań w stylach piwnych. Powtórzę jeszcze raz, strona browaru, czyli generalnie no, bajeranckiego, bo mieści się w Bawarii, w mieście Friesen, w dzielnicy właśnie Weinstefan, to jest któryś lewy albo prawy dopływ rzeki Isar, nazywa się Mosach. Że te strony browarów niemieckich są naprawdę świetnie zrobione. One są dopracowane w każdym szczególe. Kiedy klikniemy historię browaru, no to oczywiście odwołuje się prawie że do Reinheitsgebot. Filmy są skomponowane w stylu iście bawarskim, kiedy piękna dziewczyna, bawarka w stroju bawarskim roznosi kufle wszystkim obecnym. Oczywiście klasztor, najazd, cała ta reszta. Zresztą w tym browarze był gościu z Sierra Nevada, właściciel Sierra Nevada, który ważył piwo razem z browarem umieszczonym w dzielnicy Weinstefaner. Także myślę, że będzie ciekawie. 16,5 BLG, 7,7 alkoholu, około 17 IBU. No to tak w skrócie, co można powiedzieć o tym piwie. My je już otwieramy. Piękny kapsel Weinstefaner gwarantuje czystość. Etykietka klasyczna, no taka, chciałbym powiedzieć, że klasztorna. Jedyne, czego nie doczytałem, nie wiem dlaczego to. Ta seria nazywa się Vitus, ale no cóż, może ktoś z Was będzie wiedział, może ja się dowiem do czasu emisji, dlaczego tak, a nie inaczej. Kontra trochę odstrasza, bo jest wielojęzykowa. Ja nie lubię takich piw. To sugeruje o dużej mocy jednakże browaru, o chęci ekspansji i tak dalej, i tak dalej. Być może w formie uniwersalnej, że być może to piwo kiedyś wyląduje w Polsce, bo było kupione w Niemczech. A być może jest właśnie w Polsce ten Vitus. On na RateBeerze osiąga bardzo wysokie oceny, prawie 100%, także jestem sam ciekawy, co nam tutaj pokaże. Szkło, no, takie jakie szkło jest, troszeczkę, zobaczcie, jak to się pieni. Ja chyba będę musiał na chwilę to odstawić. Takie troszeczkę pilsowe, ale też załóżmy, że troszeczkę pszeniczne, no bo przecież jest to rodzaj pszenicy. Zresztą sam browar określa, że jest to jasny bok, czyli jasna wersja Weizenbocka, czyli pszenicznego boka. No i to widać. To piwo jest mocno opalizujące, ale jest bananowe. Chciałbym tutaj powiedzieć, że jakieś żółte, złote, ale raczej powiedziałbym, że faktycznie jest bananowe. Piana, jak widzicie, na bogato, ale zbudowana tak różnie. Raz drobnoziarnista jest, teraz te pęcherzyki są troszeczkę pękające. Delikatnie piana tutaj próbuje uciekać. Co mamy w aromacie tego piwa? Przypominam, Weinstefaner Vitus Weizenbock, ale bardziej Helles. Hel, czyli bardziej jasny Weizenbock, to widać. Piję to z tym większą ciekawością, że zawiodłem się na klasyku, na tym Weizenbocku, którego wszyscy chwalą, również z niemieckiego browaru. A tutaj mamy troszeczkę takiego kopciuszka. Wiecie, znacie te piwa, nie? Mein Tap i tak dalej, i tak dalej. No niestety porażka. Może takie butelki trafiłem. Aromat, no niesamowity. Przejrzały banan, nuta goździka, nuta suszonej moreli. No niesamowity aromat, muszę powiedzieć. Już mi zaczyna się podobać, gdyby nie ten kolor. Jednak ja Weizenbocki lubię ciemniejsze. Wiem, co mówię, bo w Weizenbocku koziołek matołek. Mam pierwsze miejsce za granicą, kiedyś tam. Także lubię naprawdę. Wasze zdrowie. No, panie.
9.06.2018 do godziny 18.40. Czyli do połowy do początku czerwca piwoważne. Ale bajka. No to reasumując całą recenzję. Jeżeli szukacie dobrego Weizenbocka, to tym razem potwierdza Red Beer prawie 100 na 100. No to Weinstefaner Vitus Weizenbock, troszeczkę jasny, a właściwie po prostu jasny, to jest to, czego szukacie. Alkohol świetnie schowany, 7,7%, praktycznie nieodczuwalne. Piwo pełne, krągłe, faktura gładka. Mimo wysokiej piany nagazowane średnio, sprzyja to pijalności. I jak mówię, nuty owocowe są niesamowite. To tak jakbyśmy pili pszenicę z takim hintem cytrusów, suszonych moreli, bananów, a za tym wszystkim schowanego goździka. Niesamowite. Jak na 16,5, naprawdę piwo pełne. Jeszcze się raz powtórzę. No i nie będę tutaj zmyślał. Bardzo dobre. No, gdybym mógł wystawić ocenę, no to faktycznie 9 na 10 bym wystawił. No, wydaje mi się, że poprzednie piwo z tego browaru, który produkuje, to prawdopodobnie jest skoligacone, tak? Z drożdżami Weinstefaner, nie? Tymi do pszenicy. No to jeżeli tak jest, no to nie dziwię się, że to jest top klasa pszenic i Weizenbocków, których to drożdże robią, odwalają kawał dobrej roboty. No i chyba wyjdzie na to, że trzeba będzie ten browar odwiedzić. No. Niesamowita jakość. To aż nie umiem sobie wyobrazić tego, jak to piwo smakuje na miejscu z tapu. Świetna pozycja.